Siemanko, siemanko, witam w kolejnym odcinku Twarym w Notorze 22. Chciałem powiedzieć 19, nie wiem czemu, ale witam w kolejnym odcinku Twarminga 22. Oczywiście dzisiaj temer sobie zmieszam na początku odcinka, a później sobie będziemy robić orkę po Marfi. Dobra, tą kostkę słomy mogę całą rzucić. I teraz tak, zablokowany przez obiekt, to pewnie jakiś kombajnik. No bo tylko jednego kombajnika mam, więc dzisiaj tylko John Deere kosi. Bo zostało tylko te pole do skoszenia. Już jest trochę zaczęte. Ja nie wiem, gdzie on skończył kurs. No nie widzę tego. On chyba tam do końca dojechał. Czekaj. Tu jest całe skoszone. Pokaż mi mapę. No na mapie też jego nie widać. Więc on chyba tutaj do końca dojechał. Dobra, tu cię kolego puszczę i tutaj musisz sobie poradzić. No i dobra. Wybiłem się z rytmu teraz, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dobra, no robimy TMR oczywiście, tak? I teraz tak. 8 ton tu chyba wchodziło siano. Siano, Vela. 1,8. Oj, czy może być te 9 ton? Wtedy na przykład mi kiszonki wrzucę. I tyle. O, bella, bella. Dzisiaj tylko na jeden siewnik sieje. O, właśnie tego nie powiedziałem. Tutaj te kostki tak wiszą, no bo po prostu przez autoload. Na autoloada mi złapało i tyle. 12,200, no to 10 ton kiszonki, dobra, no to zasypiemy. D4 i ogień. Może na spację jeszcze przydałoby się jechać, co? I teraz ja muszę chyba sobie F1 włączyć. Tak, żeby widzieć proporcje rozrzutnika. Paszowozu. Ale będą dobre, bo już widzę. Będą dobre, czyli 9 ton siana i 5 kiszonki, i 5 słomy, można powiedzieć. 4,5 tam było. W zasadzie to TMR się zrobi teraz po tej łyżce. Czy nie po tej, ale po jeszcze jednej. Czyli jedna łyżka to 2%, okej. Może być. Szybkie TMR, 71 tysięcy litrów jeszcze. Tutaj jest. W tym stylu się, no bo ten styl strzela, tak jak najszybciej chcę wykorzystać tę kiszonkę, żeby tam mieć przejazd, no bo ja tutaj będę za niedługo siewa koło z tej gospy. Dobra, słoma jest dobrze. Na 15 ton już jest nasypane, więc jeszcze 8 wejdzie, bo tam 23 tony chyba, albo 22 tony wchodzi. Ale chyba 22 tony. Jeden TMR sobie zmierzam, bo tylko jeden prawdopodobnie wejdzie. No i dobra, TMR jest. 16,200 jest. 17,200. Na najwyższych biegach to szybko i się ogarniać. Tak jak widzicie, jeszcze blisko sobie paszowozem podjechałem. Siana wystarczy, spokojnie. Siana mam dużo jeszcze schowane. A słomy ile jeszcze mam? Słomy jest chyba najwięcej. Znaczy nie, no, aktualnie najwięcej mam kiszonki, bo jeszcze mam pełno kostek z misji. Tylko nie wiem skąd mam te belki okrągłe. Też chyba jakiś kontrakt. Tak, ja jakiś kontrakt robiłem. Kto by 13,71 przypadkiem kontraktu nie robiłem i miałem belki okrągłe do robienia. Mogło tak być. Bo inaczej skąd bym miał te belki okrągłe? Jak nie z kontraktu. Pewnie tak.
No i dobra, odcinek będzie ogarnięty tutaj. A do przyszłego tygodnia zdążę sobie save'a ogarnąć, na spokojnie. Bo kolejny odcinek będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Ten klika, więc... No, w poniedziałek był Holberem? Nie, dzisiaj był Holberem. Co było w poniedziałek? W poniedziałek nic nie było. Czyli powinno wyjść wszystko według planu. Bez dodatkowego odcinka. Bo mam 6 serii, no co? Jeszcze jedną myszkę wrzucę i będzie gitara. No, on ma 23 tony ten rzutnik. A ja muszę zobaczyć, jak tam Magnum się je za chwilę. O, dobra, już mogę puszczać wały, bo o to mi chodziło, żeby Magnum sobie zrobił dwa kółka dookoła pola. 5 dwójek, no dobra, jak tak jest. Dobra, szybki TMR to zawsze wiadomo, 5 minut odcinka zleci, tak? No i dobra, jadzim to przypać. To teraz widzicie kiszonki trochę i tam jeszcze w tych belkach. Więc jeszcze trochę tutaj kiszonki mam, więc szybko się nie pozbędę. Stąd. To już pełno? Krowy. Ta, pełno. No widzicie, nawet wystarczy jeden TMR zrobić. Dobra, ale zanim pójdę do Jandira, mojego tego właściwego, co mam robić na odcinku, no to muszę tutaj puścić pierwały. Niech on już mi tutaj wałuje na spokojnie to. Wiadomo, że tutaj wały pokażą godzinę. No, wiedziałem. Niech on sobie tutaj wałuje. Siewy tutaj są ogarniane, żniwa też. A tak to wszystko jest ogarniane, no to czas wsiąść do Jandira i też ogarniać roboty. No, handel z legendami, to pewnie słowo mam coś. A i od razu jestem w sumie po tym odcinku, co wykopałem marchew. Znaczy, no po odcinku to wykopałem, ale godzinę mi to zajęło. Ogarnięcie zajęła, ale miałem 661 ton, bo 4 tony już mi przerobiło. Znaczy 4 tony marchew, przepraszam. I tak jak się spodziewałem, musiałem ulepszyć sobie tą fabrykę o jeden stopień. Teraz jest na drugim stopniu, więc... Więc 300 do 10, no to 200... 220 tysięcy litrów zupy będzie. A zupa jest po 3000 chyba, tak jak wiecie, no to prawie do 800. To w sumie tutaj pokazywało 800, czekaj, tu pokazywało 600 ton, że jest potencjalny plon do zebrania. A zebrałem 61 ton więcej, więc... No powiedzmy, pewnie to co straciłem na nawrotach... Co mogłem stracić, o, przez tamten kombajn. No to myślę, że... Myślę, że te 700 by było w zasięgu ręki. To jest 700 ton oczywiście, tak? Gdyby nie było. Niedomówień jakiś. Od razu sobie już pole powiększyłem. No tutaj będzie siany rzepak. Tylko zanim tutaj to będzie siany rzepak, no to trochę zejdzie. Tu trzeba to całe zwapnować. Ale to chyba sobie ogarnę może tego małego Jandira. I on sobie tutaj będzie, tak, jakoś to tak zrobię, że Jandir tutaj będzie wapnował. A tutaj drugi Jandir, ten duży, co teraz jeżdżę, no to już będzie tutaj prawdopodobnie siało. A jak nie, to, no to 6R będzie siało, tak? A tego sobie wezmę do rozrzutnika. No w sumie obornik też bym sobie porzucał, tylko w sumie w tym sezonie nie ma zbytnie dzieru, że to się obornika. Bo tak wyszło akurat, że dużo jest wapna do roboty. Tak naprawdę to wapno mógłby tylko rzucić na te pole. Bo tutaj nie było wapna ani nic. Tu było wapno, tu jest wapno do robienia. Tutaj było wapno, to zwapnowałem sobie. Tu jest jeszcze wapno do roboty. A na górze
Na górze też w sumie można to wapnować, nie? Nawet trzeba by było. No więc w sumie wszystkie pola praktycznie są do wapnowania teraz. A też jest tą obornika, co ja mam, tak, jak nie wykorzystam w tym sezonie, to w kolejnym tyle, tak? Nie ma lipy, tutaj zrobię na razie tak sobie pole. W przyszłości ono będzie szło prosto. Prawdopodobnie te drzewka tutaj znikną, będą bliżej torów, tam przesunie to jakoś. Jakoś to będzie przerobione, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś sobie to przerobię. Będzie luks torpeda. To ja dostaję teraz z poprzeczniakiem. No i tutaj nie wiem, ile to będę orkę robił, bo ile jest minut odcinka? 10 minut. No tak, z 15 minut sobie tutaj położę tym. Nie będę kończył, tak? No wiadomo, resztę poza odcinkiem będę kosił. Kosił? No, pewnie tak, bo 25 minut zostało do końca kursu. Kombajnowi. Magnum niby też za 25 minut skończy siać, więc akurat jedno pole będzie zasiane, tak? Wtedy mogę chyba go tutaj chyba od razu go puszczyć tym siewnikiem, niech tutaj sieje ten rzepak. I wały zaraz za nim niech jeżdżą i tyle. Na wapno to ja mogę sobie po siebie rzucić na przykład. Albo jak tutaj będę ogarniał orkę, bo tym tutaj będę ogarniał, to 9 metrów to wiadomo, teraz za będzie szła ta orka. Na pewno dużo szybciej niż tym moim pługiem. Czy ja mam w ogóle jeszcze pług, to tego jest, trzeba zacząć tutaj, ja nie wiem nawet. Nie no, ale M-Click się rozrasta i to dobrze. Bo trzeba tutaj się rozrastać, bo maszyna nawet spoko. Gospę trzeba nam zbudować większą. No ale to nie mam czasu na takie rzeczy. Tutaj akurat zrobiłem sobie kąt prosty. Bo tak mi akurat pasowało. Chyba najszybciej będzie jak ja się obrócę tak o. Bo zanim te 10 czy tam 15 biegów do tyłu rzucił. To panie, to skaderstwanie. Lepiej naokoło. 18 na godzinę. Zostawię tą prędkość, bo mógłbym zrobić. Mógłbym taką zrobić. Czyli wyłączyć ogranicznik prędkości i jechać tyle ile biegów mam. Czyli 53 na godzinę. No akurat na tym biegu mogę tylko 28 jechać, więc tak bym jeździł, ale to nie będzie wcale. Wyłączymy sobie to i będziemy jechać te 18. I tak jest szybko. To jest chyba na standardowa prędkość tej maszyny. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to chyba standardowa 17 albo 15. 15 albo 17 tutaj było standardowe. Ale chyba 17 mi się wydaje. Coś takiego było. Coś się coś dzieje? Nie. No dobra, położymy sobie. Tutaj niby jest 6,5 hektara na tym landzie. Całym oczywiście. Ale tutaj pola będzie, nie wiem w sumie ile, no, ale zobaczę, bo zaorane hektary będę widział po odcinku. Myślę, że 5,5 będzie. Znaczy, może nie 5,5, ale piątka na pewno będzie, bo pół hektara jest leciutko do orania. Zobaczę, czy raz przy razie to będę orał, czy jakoś w kratkę. Najważniejsze jest to, że kombajn kosi, tak? On ma tam przyczepy rozstawione, więc jak będzie tylko hasło, to trzeba będzie wsiąść i je tepnąć na młyn. A wracając do młyna, to już mam 212 ton pszenicy i 430 było jęczmienia, czy tam 440, jakoś tak. Ale chyba 440 było. No, więc trochę wciągnęło już. Tutaj widzicie, o, już 7 ton wciągnęło na martwi. No, ale to się to znaczy. Czas na 2 leci sobie, a zobaczcie, jak to fajnie sobie wciąga. Tam po te 2 litry. Więc spoko opcja. I też to jest dobre, że ta paleta ma 2000 litrów, tak? Że paleta jest 2000 litrów, a nie 1000 litrów, więc to jest dużo lepsze, no bo chleb jest po 1000 pakowany i tyle, tak? Może jak mi się uda, to całe założę, no bo teraz to w sumie się będzie skracać, więc to też trochę szybciej będzie szło, nie? No, chyba to całe założę, bo taki mam plan w sumie na ten odcinek, żeby to całe zaorać. Dużo nie zostało. Nie no, i przede wszystkim, że mam podziękować za ostatni odcinek z M-Klika. To, co się tam stało, no to przeszło najśmielsze moje oczekiwania. Ja tam myślałem, że tam będzie z 200, max 300 wyświetleń, tak?
Ale nie liczyłem na to, że będzie 2100 wyświetleń z tego odcinka, jak tutaj kopałem sobie machę. Gdzie mi się zdaje, że przynudzałem, ale jak wam się podobało, to bardzo dobrze. To mnie się bardzo cieszy. I na samym tym kopaniu machwy zarobiłem 4 subskrypcje, więc fajnie, fajnie. No, mogłem sobie nawet tak sobie teraz patrzeć, że ja te wały mogłem troszeczkę szybciej jednak puścić. A nie czekać tak długo. Dobra, zrąbałem. Ale dobra, nieważne. Bo dzisiaj widzę, że już ma już połowę kursu zrobione. Że Magnus ma połowę kursu zrobione, a fały dopiero kółko robią pierwsze. No więc to tak nieciekawe, no ale dobra, przynajmniej będą miały co robić te fały. Sieję duże rzepaki na olej, tak. Tutaj na tej serii powiedziałem, że będę robił się bawił w marchew, więc będę się bawił w marchew. Na początku, póki mam tą zupę jeszcze. Oczywiście, no może nie aż tam na tak wielkich polach, no ale. Ale na może troszeczkę mniejszą skalę, ale się będę bawił, tak? Na przykład taką. Właśnie nie wiem, jakie pole by tutaj sobie obrać na marchew. 31 może zasieję marchwią w przyszłym sezonie. Bo jest takie dość proste. Tutaj u góry to nie, bo jest za duże kręcenia. Tutaj już była marchew, więc. 71 na razie odpada. O, 72. Może 72 zasieje marchwią. O. To tam jest. Nie jest duże pole, a też fajnie, bo ta maszyna. Wiecie właśnie, czy tą kombajn kupować do tej marchwi, czy nie? Czy będę wypożyczał na 2 sezony? Bo myślę, że 2 sezony sobie zrobię do tej marchwi normalnym kombajnem, a potem zrobię tym kombajnem, co już tutaj kopałem tą. Co kopałem tą marchwę tu po odcinku. No i tyle. Oczywiście ten kombajn, co tutaj kopałem, był w 2 wersjach pojemnościowych. Jak napisało, realny, czyli 60 tysięcy litrów i nierealny 1000 litrów, milion litrów, przepraszam. No milion, po prostu milion. Dlatego ja to wszystko tutaj na jeden zbiornik zebrałem. I tam przystawki są podkręcone, bo jedna jest... jak to jest tam napisane? Zresztą pokażę tego moda. Na modhubie on jest, jakby ktoś pytał. Ten kombajn jest na modhubie. Nie narzędzia, tylko daj mi... tutaj. Mody DLC. Widzicie, tu mogę kopać... buraki nierealnie. Bawełnę zbierać. Ziemniaki kopać. Trzcinę cukrową. I buraczki czerwone i pasternek. Są 3 przystawki. O właśnie, teraz pokażę. Będziemy to jest standardowa, czyli 5-4 metra, 20 na godzinę to jest standardowa. Tutaj Sugar Bed Fast, czyli szybko, czyli 40 na godzinę, a Unreal, czyli nierealnie 100 na godzinę można kopać. Co prawda ten kombajn tyle nie wyciągnie, ale... Chyba, że ma jakieś konfiguracje prędkościowe, ale to nie wiem, nie widziałem. Właśnie ja tak sobie wykorzystałem ten kombajn, ale nie sprawdzałem głównie ich konfiguracji tego kombajnu. Pojemność 60k albo milion. A jest jeszcze 250 na środku, dobra. Konfiguracja silnika. 2300 koni, okej. Aha, dobra, jak muszę zmienić konfigurację silnika, to on też szybciej jedzie, bo on może 200 na godzinę wtedy jechać. A tak może jechać 60. A na tej 80. Aha, okej, dobra. To nie wiedziałem. Można pewnie jakieś kolory fajne dać, tutaj jakiś różowy. Może zadać, no to jest dobre, że bawi się tym kombajnem. Więc fajna rzecz. Podoba mi się. No i dobra, 19 minuta. No, chyba założę to do końca, bo tak w sumie już dużo nie zostało. Ja tak kopałem, kurde, tyle tego kopania, nie? W sumie jak to długie tutaj wykopałem. No to dość szybko, bo 40 na godzinę kopałem, no to dość szybko to leciało. Ale tak się fajnie jeździło, a potem tu na tych krótszych zacząłem tam jeździć. Mówię, kurde, jak to długo idzie. No jechałem tak jak tutaj, z 4, może 5 przejazdów. Tak jak jest teraz tutaj wykopane. Tutaj akurat to jest po oryginalnym kombajnie, to jest ściółka taka. I
Jest to fajne, że taką ściółkę zostawia, bo to widać jakby tak faktycznie te liście oprawią, nie? Tej marchwi. To zrobiłem cztery przejazdy, mówię, kurde, tu jest tak ciasno do nawracania, to potem GPS-a na skos sobie ustawiłem, tak jak teraz, tak jak patrzę kamerą, tak na skos sobie ustawiłem GPS-a i tak sobie kopałem to. Bo było trzy razy dalej, nie? A wiadomo, że jak siedzie dużą prędkością, to lepiej jak on idzie po dłuższym przejeździe niż po krótkim. Wydało tam tutaj na tym klinie, bo taki trójkąt wyszedł na końcu, no to go tam wykopałem przed tył i tam jakoś przejechałem. Raz, dwa to. A tak to jeździłem sobie po skosie, żeby to szybciej wykopać. No i przede wszystkim po długości mieć, nie? O to mi najbardziej chodziło, żeby to jak najszybciej wykopać. Pszenica jest koszona, rzepak jest siany, więc wszystko jest pięknie. Tutaj zaraz będzie zaorane. To całe pole wymaga wapna, to już mówiłem, ale jeszcze o, zapis. A przy okazji zobaczcie, jak on tutaj z wałem idzie. Gdzie jest ten z tymi wałami? No dobra, tak to wygląda. Tutaj tak jest dokoszone, a wyłącza wymaga wałowania, no bo no, zmieniłem teksturę i dlatego już piszę. Ale widzicie, że jest całe do wapnowania, nie oszukiwałem. A ta tekstura wymaga wałowania, niech sobie jest i tyle. Włączony, bo jak jest włączony, to wtedy widzę, jak mu faktycznie z tymi wałami idzie. A to, że tutaj jest tak, no to tam wiecie. Mniejszy szczegół. Nie, no, coś pięknego, nie? Chyba sobie miniaturkę zrobię na tym zielonym czymś. Albo po odcinku sobie zrobię miniaturkę. Po odcinku sobie zrobię miniaturkę. Mówię, dołożyłem sobie to mieszanie TMR tak tylko na chwilę, żeby te 6 minut odcinka zleciało. Żeby tylko nie robić samej orki. Zobaczę, może jak będzie jakiś zestaw pełny, to na koniec odcinka się przejadę. Bo może ciężarówka będzie pełna. Fajnie, jakby ciężarówka była pełna w sumie. To bym się przejechał na młyn. I na młynie bym sobie skończył odcinek. Coś fajnego by to było, nie? W sumie ta maszyna to tak do orki nie bardzo, bo to tak. No to wygląda jak głębosz, no to są tutaj chyba jest na zasadzie głębosza zrobione. Tylko że idzie po ziemi, tak? No nie w ziemi. Patrząc, to tak w sumie nie za głęboko to wchodzi, nie te łapki. Wiadomo, coś tam wchodzą, nie? Z 10 cm wchodzą, ale. Wiadomo, o co chodzi. Jak ja bym miał to piątką obrotową orać, to tu pań, ja bym się tu zajeździł. Jeszcze pewnie 70-80 bym miał to orać. Wiadomo, że fajny kultowy film by był tutaj, no ale. Ale mi czas, na czasie zależy, tak, żeby to szybko zaorać, no bo i tak będę musiał po odcinku siedzieć i tak, żeby tu ogarnąć te pole. Tutaj z wapnem i z siewami. Bo w kolejnym odcinku będę siał, tak? Ale no już nie te pole, no bez przesady. Te dwa pola teraz sobie złapnuję. Trzy w sumie muszę złapnąć. Więc sobie będę musiał to płocinkę ogarnąć. Łapno. No a siać będę. Nie wiem w sumie gdzie. Tutaj chyba na 41-42, no bo dawno tam sobie nic nie robiłem na tym polu, a fajnie by było tam coś zrobić. Bo obornik chyba sobie odpuszczam w tym sezonie. Chyba sobie odpuszczę w tym sezonie obornik. Bo na 31 będzie fajna robota. Bo tam będzie. Marchew. A nie, 72 miała być marchew. Dobra, przepraszam. Bo stwierdziłem, że 31 to trochę za duże pole. No mówię, jak tak 2-3 sezony pobawię się tym zwykłym kombajnem, oryginalnym, bez zbiornika. No to będzie ok, tak? A potem jak sobie kupię tego Holmera, bo już wtedy prawdopodobnie kupię sobie go na salę. Chyba sobie wezmę tej średniej konfiguracji. Albo na początek tej pierwszej, czyli na 60 tysięcy litrów. Ale później bym sobie chyba zmienił go na 200, na 250, bo wtedy to trochę bym sobie pokopał, nie?
No i dobra, tak to wygląda. Dobra, co sobie tu jedź? Teraz tak. Jest 25. Jest 21, co? Dżendiremu podjadę. Tak teraz sobie myślę, że ja podjadę tutaj do Łanu, a wyłączę go i podjadę sobie do Waltra, bo Waltra koło niego. I wtedy Waltra już myślę, że będzie pełna. I teraz jakby jakiś własny dapok był, albo ten był przyszedł, no to już na pewno bym skończył, czy na pewno 26 minut, to tam wiecie. Myślę, że Waltrą się przejadę potem, jak tam założę. Tak dużo już do orki nie zostało, no patrz, ile tutaj odeszło, nie? Połowa przejazdu odeszła, nie? Połowa krócej już jest do roboty, więc zostaje patrz. Dżendyrem sobie podjechałem trochę bliżej. No też tam, jak będzie szukał sobie jakieś przyczepy, to żeby sobie znalazł Dżendyra. Bo mogło być trochę za daleko, chociaż nie wiem, czemu Walter mnie nie wyłapał, no ale... Ale już trochę za dużo tutaj przyczep stoi i on już sam pewnie chustę nie wie, którą wziąć. To jest zablokowany przez obiekt. No, te się cykli. Gdzie ten ciągnik? Poważnie, aż tak go zrzuciłem? Ja nie wiedziałem, że ja taką siłę mam. Widzicie, a nosiernik już kończy robotę. No i tyle, nie? A ja, wał mają całe pole jeszcze do wałowania. Więc tak to sobie wygląda. No i Gender sobie zrobi 3 przejazdy, więc zawsze. Zawsze już trochę mniej będę miał do orki. I ja już mam trochę mniej do orki wtedy, nie? Wiadomo. Tutaj i tak są krótsze przejazdy. O, w sumie byłem tak samo, bo jak tutaj kopałem ten buraki. Znaczy buraki. To markiem, to tak sobie po skosie jeździłem. Bo było dużo dalej. No, ale już nie będę kombinował z pługiem. Będę kombinował, tylko to jadę sobie do końca i tyle. Może trochę więcej pokręcę, ale... Robię to tak bardziej w sumie może realnie. Tutaj dobrze się że to dobra. Do końca. Ale jak widać jednak... Nie dał rady. No i dobra, nie? Piąteczkę się biega jak fajnie. No i dobra, nie? Myślę, że jeszcze ten przejazd i będzie koniec. Dobra. Myślę sobie, jakie tutaj ciągniki jeszcze kupić. Myślę, że John Deere 8R jeszcze trzeba kupić. Jeszcze jednego. Ale już tego nowego, nie? Może w tym fajnym malowaniu. Takim... Co był na AgroShow, czy jak to się tam nazywało? Nie AgroShow, tylko... Takie fajne malowanie ten John Deere miał. Podobało mi się. Zobaczę, nie? Ale myślę, że jeszcze jeden John Deere by się przydał. No bo tak naprawdę jak teraz widzicie, tutaj tego używam sobie do pługa, na przykład, no to już nie ma kto siać. Znaczy, dobra, do silnika też trzymam ciągnik, tak, ale
Ale drożdżnika, no to oprócz tego gender case'a, to ja nic nie zapnę już. Bo wszystko jest za małe. No, a ja potrzebuję jakieś ciągnie, żeby zapiąć jeszcze do drożdżnika. No, wały. No i w przyszłości do wału, tak? No, to jest całe życie, nie będę tymi dwunastkami wałował. A tamte duże wały, no to już wymagają... Te duże 24 metrowe już wymagają 350 koni, tak? Ten John Deere ma 400, ale... Ale tak naprawdę na dobrą sprawę te duże wały teraz to tylko powiedział mnie John Deere i Case. John Deere Case tylko powiedział mnie na te wały, nic więcej. No, ale duże ciągniki muszą być, no bo wiadomo, jak są duże maszyny, to duża moc jest wymagana. A w przyszłości pewnie 9R jakiś się pojawi, albo RX. 9R nie wiem, bo jest na kołach, ale RX na pewno się pojawi, ten łamany. Żeby się mieć ciągnąć 23 metry. No tu jest klimat, nie? W tym miejscu. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.